Filmowy Teatr Radiowy przedstawia. No! Słuchowisko Domowego Teatru Radiowego pod tytułem Gdzie jest Raul? Słuchowisko przygotowane i zrealizowane przez Międzypokoleniowy Zespół Domowego Teatru Radiowego. Część druga. No i co? Gdzie Raul? W domu go nie ma. Ja widziałem, jak wchodził do łazienki. Ale byliśmy tam i nigdzie go nie ma. Tam jest krew. Jaka krew? Gdzie? Mówiłam, że to się źle skończy. Anitka, co ty opowiadasz? Co miało się źle skończyć? Ano tak, bo on miał sen, że porywa go gul. Jaki gul? Co ty pleciesz? Żaden potwór z książki nie wyskakuje i nie porywa dzieci. Ciociu, gule naprawdę istnieją. I nie można z nich żartować, bo się zemszczą. To prawda, mnie też nachodził w nocy, ale mówiłam w zakręcie. Czary, mary, hokus pokus, moja moc zniszczy każdego potwora. Siadałam na łóżku i gul znikał. Jak mi się śnił, to schowałam się pod kołdrą i trzęsłam się ze strachu. Ja zmieniłem się w Batmana. A ja uciekałam do pani Basi. Mój miecz o czarodziejskiej mocy niszczył go. Opanujcie się. Co wy wygadujecie? Dzielimy się na grupy i szukamy Raula. Już was prowadzę. Ja pójdę z... Ja też! Ja się boję. Najlepiej będzie, jak wy zostaniecie, a ja pójdę z Wiesią. Pola, prowadź! Boję się. To zostań tu, my wyjdziemy. A ja sama nie zostanę. A jak tam przyjdzie gul? Teresa, zostań z nią. Sama zobaczę. Mam tylko nadzieję, że Raul nie skaleczył się czymś. On miał scyzorek. Tylko tego brakowało. Idź już, bo zaczynam się denerwować. Jak tu ciemno. Gdzie tu zapala się światło? Och, poślizgnęłam się. Co to? Krew? Muszę się uspokoić, przecież to niemożliwe. O, to jakieś lepkie. No, ale krew też mogła już skrzepnąć. Udzieliło mi się chyba od dzieciaków. Weź się w garść i sprawdź. Zapach jakiś malinowy. Uff, to sok malinowy. Oj, Pola, napędziłaś wszystkim strachu, a to tylko sok malinowy. A ja tam byłam pewna, że to krew. Słuchaj. Wracajmy do nich. Musimy metodycznie przeszukać dom. Szkoda, że nie ma domowników. Może są tu jakieś tajemnicze pomieszczenia? Przecież nie mógł się rozpłynąć. Uwierzy w gule. I co? Malinowy, a ja myślałam, że to krew. Chciałam dzwonić po policję i po pogotowie. Podzielimy się na trzy grupy. Ja za Nitką zostanę, gdyby w razie Raul sam przyszedł. Teresa z Oliwierem przeszukają piwnicę, a Wiesia z Angeliką i Polą pójdą na poddasze. A! Co to było? Ktoś krzyczał. Kto? To. Nie ma Oliwiera. Oliwier! Jak to Oliwier zginął? To staje się poważne. A gdzie są gospodarze? Dlaczego ich nie ma? No chyba nie podejrzewasz. No nie wiem.
Przestańcie. Gospodarze to bardzo mili ludzie. Wnuczka im zachorowała i musieli pojechać do miasta. Chyba. Kto widział Oliwiera? Ja nie. On był tylko ze mną. Usłyszałam ten przeraźliwy krzyk i już go nie było. Tego już za dużo. Trzymajmy się razem. Poli nie ma. Ja się boję. Zadzwońmy po policję. I co im powiemy? Że dom pożera dzieci? Co? My nie chcemy być pożerte. Uspokójcie się. Nikt nikogo nie pożera. Musi być jakieś racjonalne wytłumaczenie. Cicho. Coś słychać. Ktoś wali w rurę. Stamtąd dochodzi głos. To tu. Wow. Co wy tu robicie? Chodź, zobacz ile tu fajnych rzeczy. Trofea, maski, totemy. Chyba jakiś podróżnik to zbierał. Zobacz, to chyba z Afryki. A to z Amazonii. Dobra, dobra, wy się tutaj dobrze bawicie, a tam na górze wszyscy panikują. Dlatego waliłem w rurę. Chwileczkę. A ty jak się tu dostałaś? Oparłam się o ścianę i jestem. To tak jak my. I co teraz? Nie mamy pojęcia. Próbowaliśmy wszystkiego i nic. Nic wam się nie stało? Wszystko dobrze? Okej, ciociu. Zobacz, jakie tu skarby. Jak otworzyliście tą ścianę? Nacisłam na ten wystający guzik i przekręciłam go. No już dosyć oglądania. Wychodzimy. Porozmawiamy w kuchni przy herbacie. A swoją drogą ciekawe, skąd to się tu wzięło. I czy gospodarze wiedzą? Zapytamy ich, jak wrócą. A teraz siadamy do stołu i opanujemy emocje. Co za przygoda! Super! Dobrze, że nikomu nic się nie stało. A teraz dokończymy kolację. Domowy Teatr Radiowy jest projektem realizowanym przez Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej Hipokamp i dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Wszystkie motywy dźwiękowe wykorzystane w słuchowisku zostały pozyskane z zasobów prywatnych lub bezpłatnych bibliotek internetowych, głównie biblioteki audio YouTube.